wyciągnąć pewne wnioski, konsekwencje dla swojego praktycznego życia. Łaska Boża naucza nas. I tutaj mamy wyraźnie wskazane, że to jest główne przesłanie listu do Tytusa. I możemy dzięki temu, że jest to główne przesłanie, skoncentrować się na tym. Słuszne jest spostrzeżenie, że zarówno pierwszy list do Tymoteusza, jak i list do Tytusa adresowane są przez apostoła Pawła do delegatów i współpracowników w dziele pańskim. Tymoteusz miał czuwać nad zdrową nauką, o czym czytamy w 1 Tymoteusza, pierwszy rozdział od 3 do 4 wersetu. Natomiast Tytus nad porządkiem w domu Bożym, o czym czytamy w Tytusa 1:5. Nie chciałbym jednak koncentrować się na różnicach obu tych listów. Wielu innych już na nie wskazywało, lecz ograniczę się do zwrócenia uwagi na zawarte w nich podobieństwa, aby choć odrobinę przyczynić się do lepszego zrozumienia poruszanego w tych listach tematu. List do Tytusa, podobnie jak pierwszy list do Tymoteusza, kładzie nacisk na głoszenie wierzącym zdrowej nauki. I to jest wielokrotnie przytaczane, na przykład w pierwszym rozdziale 9 wersecie, drugim rozdziale 1 wersecie, drugim rozdziale 3 wersecie, drugim rozdziale 7 wersecie, czy też w drugim rozdziale 10 wersecie, ale też w pierwszym Tymoteusza widzimy to pierwszy rozdział 10 werset, drugi rozdział 7 werset, czwarty rozdział 6 werset oraz 13 i 16 werset z tego 4 rozdziału, piąty rozdział 17 werset i 6 rozdział 1 i 3 werset. Przeciwstawiając właściwe pouczenie fałszywej nauce. Oba teksty zawierają jednak więcej fundamentalnych prawd chrześcijańskich. Przedstawiają owoce zdrowej chrześcijańskiej nauki, które powinny być zauważalne w praktycznym życiu ludzi wierzących. Aby godny porządek charakteryzował dom Boży i radosna harmonia istniała pomiędzy wszystkimi jego domownikami. W liście do Tytusa zdrowa nauka obejmuje Boże zasady i te Boże zasady przedstawione są w trzech głównych częściach tekstu. Każda z nich to krótki fragment składający się z kilku wersetów, zawierający część chrześcijańskiej doktryny, w odróżnieniu od pozostałych części listu, które głównie zajmują się praktycznymi pouczeniami. Dzięki temu znajdujemy tutaj sedno chrześcijańskiej nauki wyrażone w owych wielkich prawdach. To jest pierwszy rozdział od 1 do 4 wersetu. Drugi rozdział od 11 do 14 wersetu skoncentrowaną istotę chrześcijaństwa wyrażoną w praktycznym postępowaniu w naszym codziennym życiu. Trzeci rozdział od 4 do 7 wersetu z kolei pouczenie odnośnie dzieła Bożego w nas oraz narzędzia, którym Bóg posłużył się, aby przyprowadzić nas do siebie i pozyskać dla nas zbawienie. Będziemy jeszcze mieli sposobność, aby powrócić do tych ważnych fragmentów i wyjaśnić je bardziej szczegółowo. Jednak wcześniej pragnę podzielić się z Tobą swoimi przemyśleniami. Dziś, jak nigdy dotąd, jest niezmiernie ważne, by być wiernym w tej zasadniczej prawdzie. Praktyka chrześcijańskiego życia powinna być nierozerwalnie powiązana ze zdrową nauką. Dzisiaj coraz częściej można usłyszeć opinię, że pomimo niezdrowej nauki, która wypacza chrześcijańskie prawdy, również te najbardziej fundamentalne, najbardziej zasadnicze,
wierzący i tak mogą wydawać miłe Bogu owoce. W ten sposób umniejsza się znaczenie Pisma Świętego, które jest jedynym nieomylnym zbiorem Bożych prawd. Niszcząc chrześcijański fundament, Słowo Boże, zapomina się, że owoce nie urosną bez drzew, które je wydają. Grzeszny człowiek nie jest w stanie przynosić owocu dla Boga, podobnie jak złe drzewo nie wyda dobrego owocu. Kto czyni ze Słowa Bożego przewodnik, który co prawda wyposażony jest we wzniosłą moralność, ale nie jest wolny od błędów jego ludzkich pisarzy, zapomina, że nawet dobre drzewo bez takiego fundamentu przez okaleczenie kory zostaje pozbawione życiodajnego soku i staje się niezdolne, by przynieść oczekiwany plon. Więc musimy czynić ze Słowa Bożego przewodnik, który jest wyposażony we wzniosłą moralność i jest wolny od błędów. Nie ma żadnych błędów. Ścisły związek pomiędzy nauką a praktycznym życiem można wielokrotnie znaleźć w Biblii. Psalm 119 pokazuje, że ścieżka sprawiedliwego wytyczana jest i rozjaśniana jest przez Słowo Boże. Tak, ścieżka sprawiedliwego wytyczana i rozjaśniana jest przez Słowo Boże. Wierzący wyznaje, że bez pouczenia Pisma błąkał się jak zgubiona owca, o czym czytamy w Psalmie 119, werset 176. Obydwa listy do Tymoteusza są wypełnione tą prawdą. I w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset, apostoł mówi, że pisma, które pouczają nas praktycznej sprawiedliwości, są natchnione przez Boga. Już drugi rozdział listu do Tytusa wystarczyłby, aby przekonać nas do tej ważnej prawdy. Przypomnijmy, że nawet chrześcijanin, który nie wątpi w absolutny autorytet spisanego Słowa Bożego, wciąż na nowo będzie musiał poprzez osobiste doświadczenia przekonywać się o tym, że stan jego chrześcijańskiego życia zależy od tego, w jakiej mierze karmi się Słowem Bożym, jak często poddaje się jego przemożnemu działaniu i podporządkowuje się jego pouczeniom. Jest to bardzo ważne, dlatego miejmy to na sercu, w sercu i przed oczami, analizując list do Tytusa.